Serwus, dzień dobry, z tej strony Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta i bardzo dziwna rzecz się wydarzyła i nawet chyba nie chcecie wiedzieć jaka, ponieważ ja chyba nawet sama nie chcę wiedzieć i nie chciałam o tym wiedzieć. Jest ogólnie mega gruba akcja, także oglądajcie odcinek do końca, zostawcie łapkę, suba i jeżeli chcecie być w teamie Milki, to koniecznie kupujcie te breloki różowe, zobaczcie, takie najpiękniejsze na całym świecie. Także słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie, pierwszy link w opisie to jest chyba paliosaj.pl. No a my słuchajcie, jesteśmy w domku, no i zobaczcie co tutaj się wydarzyło. Żyło przed moim domkiem. Niezbyt ciekawa sytuacja, ja bym powiedziała, bardzo straszna. No i mamy tutaj 8 tabliczek, sprawdź Instagrama, nie? Idziemy dalej, no i mamy tutaj stalker.palionowo, cała prawda i ja nie wiem o co z tym chodzi totalnie, więc razem to sobie sprawdzimy, w sensie inaczej. Nie, że nie wiem, bo trochę wiem, bo ja już tak się trochę wystraszyłam, no nie? Bo wiecie, wstaję rano, chciałam właśnie nagrać odcinek i coś przygotować tutaj, wchodzę i widzę to, sprawdź Instagrama. I ja byłam pewna, że ten podglądacz cały po prostu, nie wiem, przejął moje konto i się włamał. I ja wtedy, wiecie, w pośpiechu wchodzę na tego Instagrama, no i zauważyłam coś mega dziwnego, mianowicie wiadomość właśnie chyba od podglądacza. No więc widzowie, tutaj macie po prawej stronie tą wiadomość, którą napisał ten cały stalker Palionowa do mnie na Instagramie. I ta wiadomość brzmi: obserwuję cię cały czas. Każdy twój ruch jest obserwowany, nawet nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie, widzę cię. I jest to troszeczkę pod podejrzane. Jak wyświetlamy profil, no to on tutaj ma dwa posty i tego nowego nie widziałam. Wiadomość do Milki to jest jakaś wow, o nie! I dobra, są to jakieś koordynaty. -117,81 na -121, tak mi się wydaje. A pierwszy post to jest: myślicie, że Palionowo ukrywa jakieś sekrety? Czekajcie, naprawdę, podpis XX. Mam nadzieję, że to nie jest X Palionowa. No i tak, tutaj dodał też relacje. Zaczynamy zabawę. To jest stresujące ogólnie rzecz biorąc. Nie wiem jaką zabawę, o co chodzi, ale ja jestem dorosła, się nie lubię bawić. Nazwa to jest Stalker Palionowa. Czekajcie naprawdę w opisie. Tutaj nic więcej nie ma, żadnych postów. I obserwuje mnie, Paliona oraz Dave'a. Także no trochę dziwne. No jest to nowe konto, słuchajcie, też przede wszystkim. Także no nie wiem co mam o tym myśleć. No musimy zrobić teraz tą wiadomość, bo ja tego, ej serio, nie wiem jak ja to ominęłam. Nie widziałam tego. Także musimy to ogarnąć. No ale zaczęłam się strasznie stresować. Dobra, to jest akurat dziwne. Czemu ten cały podglądacz założył sobie Instagrama? Co to znaczy, czekajcie naprawdę? O co chodzi? My nic nie ukrywamy, widzowie, więc za tym bardziej nie wiem. No ale dobra, sprawdzamy te koordynaty. Wydaje mi się, że te koordynaty są na Palionowie, no bo słuchajcie, gdzie by indziej mogłyby one być? Jestem w ogóle ciekawa, zanim jeszcze sprawdzimy te całe kordy, czy gdzieś jeszcze, ktoś jeszcze dostał takie wiadomości na przykład, czy to tylko ja? Czekajcie, zobaczymy. Polećmy. Ej, jest coś. Ej, bez kitu, dobra. To nie tylko ja. Zobaczcie, Palion ma. Stalker kroka Palionowo, cała prawda. Lolo również. Stalker Palionowo, cała prawda. Widziałam właśnie kątem oka, że Bolo również ma. Ej, dobra, dobra. To jest dziwne. Ej, ciekawe, czy Dave ma w takim razie? Bo u Dave'a nie widziałam. Jakoś mi się to nie rzuciło w oczy. Co, jak on jest tym podglądaczem? Nie, dobra, też ma, słuchajcie, też ma. Okej. Okay. No dobra, czyli słuchajcie, temu podglądaczowi zdecydowanie zależy na tym, żebyśmy obserwowali faktycznie jego Instagrama, tak? I on tam niby coś opublikuje. No i przy okazji, słuchajcie, on chce też, żebyśmy my to jakby widzieli i tak dalej. To jest w ogóle już tym bardziej dziwne. Palion akurat dołączył na serwer, może on, słuchajcie, wie o tym coś. Nie wiem, dobra, słuchajcie, na razie to zostawiam. Na razie, słuchajcie, ogarnijmy te kordy, czekajcie. Stąd, słuchajcie, pójdźmy. F3. F3 powiedziałam. I tak, jakie to są? -117, czyli... czyli tam, okej, okay, na 81, czyli troszeczkę wyżej, na -121, czyli w tamtym kierunku. No to chyba nie jest aż tak daleko z tego, co mi się wydaje. Czekajcie, -117. Ej, to jest normalnie do domu tosta to prowadzi? Co? Ej, dobra, bez kitu. To prowadzi do domu Szybsona. O co chodzi? Dlaczego do domu Szybsona? Dobra, i to prowadzi wyżej, czekajcie, ale jak wysoko? Może ja, słuchajcie, pójdę z drugiej strony? O co chodzi? Dobra, w ogóle nic nie rozumiem. Ej, czy Szczypson jest podglądaczem, czy co? Go w sumie dawno nie było na Palionowie, no ale chyba... nie, bo nie ten. Nie podejrzewałabym go takie, chyba, czekajcie. -117 jest tutaj, w tym miejscu. 81 jest trochę niżej, a tam będzie -121. Okej, chyba widzę. Chyba do tego to miało mnie doprowadzić. Tak, koordynaty się zgadzają. -117 na 81 na -121. No jest to jakaś książka. Nie wiem, czy mam ją zabrać. Wezmę ją, no pewnie tak, pewnie o to chodzi. Ej, normalnie zaczęłam się tak stresować, że to jest hit hitów po prostu. Ja nie chcę totalnie. Dobra,
Milki, bądź silna. Bądź silna i przeczytaj tą książkę. Dobra, czekajcie, zjedzę sobie pork chopy. Ja wiem, ja idę po prostu do Vincenta, widzę. Ja idę do Vincenta, mimo że się boję, się zaczęłam stresować. Ja nie wiem, czy to Szczypson jest. A może to Szczypson chce mi coś przekazać i on, nie wiem, musi udawać poglądacza z jakichś powodów. Nie wiem, dobra, Vincent. Jesteś Vincent, tylko tutaj mój kochany, dobra, that's so cute. Widzowie, jeżeli chcecie oglądać Vincenta w realnym życiu, zapraszam na mojego Instagrama Milka32A, ponieważ tam super fotki i filmy z Vincentem. No ale dobra, słuchajcie, otwieramy w takim razie tą książkę, no i czytamy. Obserwuję wasz każdy krok i wiem o was wszystko. Zaczęło się w Minecraft, ale czas przenieść się do realnego życia. Jakie skrywacie sekrety? Co ukrywacie przed widzami? Okej, druga strona. Wiadomość do widzów. Obserwujcie mojego Instagrama stalker.palionowo, aby odkryć prawdę o waszych ulubionych youtuberach. That's it. To wszystko, co jest w tej książce. Okej. Dobra, szczerze, nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie mam bladego pojęcia, co mam o tym myśleć. Zróbmy standardowo, widzowie, zdjęcia. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Zdjęcia akurat są ważne. Musimy dokumentować, słuchajcie, tą sytuację tutaj, która istnieje. Okej, panion wyszedł. Tak, chciałam do niego, kurde, pójść, ale teraz to już za późno. Dobra, mamy, słuchajcie, zdjęcie mamy. To możemy teraz to usunąć, bo ja tego nie chcę mieć tutaj. Okej, dobra, szybko usuwamy. Najgorsze jest to, że będziemy musieli jakoś usunąć ten obsydian tu jest. No lol, mi się nie chce tego, słuchajcie, tak długo robić. Okej, palion znowu wchodzi. Okej, ja nie wiem, o co chodzi z palionem, ale spoko. Dobra, niszmy ten obsydian. Aha, fajnie, że to się nie niszczy, nie? No nieźle. Dobra, w każdym... O, jest, zniszczyło się. W każdym razie, widzowie, coś chciałam powiedzieć. Ja tego nie chcę, ale wiem. Ja, słuchajcie, napiszę do tego może stalkera na Instagramie. Może będziemy z nim pisać. Kurde, może to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby mu odpisywać, tak szczerze, bo ja wtedy, bo on teraz nie może do mnie pisać, bo teraz na Instagramie jest tak, że można tylko jedną wiadomość do mnie wysłać. No ale może, widzowie, akurat to będzie dobry pomysł i ja mu odpiszę i zobaczymy, co będzie on chciał. I dobra, ja myślę, że to będzie trudne, ale damy radę, widzowie, czy... Ej, Jezu, nie wiem, dobra, słuchajcie, to jest, będzie stresujące, tak myślę. Czy to jest dobry pomysł, żeby mu odpisywać? Ja myślę, że no, nie ma innej opcji, chyba musimy, widzowie, mu odpisać. Ej, o nie, mi tutaj oczywiście strasznie reaguje, jak ja tylko wchodzę w te zdjęcia. Ale dobra, my w ogóle już, słuchajcie, przestajemy mieć miejsce na jakiekolwiek rzeczy, także ja bym potrzebowała w ogóle zrobić sobie jakąś tajną bazę, w której będziemy umieszczać te wszystkie rzeczy od tego stalkera. Czy tam podglądacza, no ale nieważne. Dobra, widzowie, ojejku, nie chciałam tutaj wejść. Wchodzimy do góry. Idę na Instagrama po prostu i spróbujemy pisać z tym ziomkiem. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, co tam u innych, nie? W sensie, kurde, jak inni się na to zapatrują? W sensie Palion, Dave i Bolo i Lolo, więc musimy z nimi jak najszybciej się rozmawiać, ale teraz próbujemy odpisać stalkerowi. No dobra, widzowie, w takim razie zaczynamy. Musimy jakoś mu coś napisać, ale nie wiem co. Dobra, akceptujemy. Dajemy go, słuchajcie, do głównych, niech mu będzie. Przynajmniej będziemy wtedy wiedzieć i widzieć, kiedy on do mnie pisze. Więc ja mu odpiszę po prostu, czego od nas chcesz. Okej. Okay. Nie wiem, czy on odpisze, kiedy odpisze, więc najwyżej będę wam po prostu... On to od razu odczytał. Nie, ej, on to od razu odczytał, ja na to nie mogę patrzeć, on cały czas pisze. What the... Dobra, ej, dobra, to jest akurat straszne, obserwujecie. Na Instagramie, tak? Na Instagramie. O, napiszę mu na Instagramie, ja go zniszczę, słuchajcie, na Instagramie, tak? Dobra, ale go niszczę, widzowie! No dobra, słuchajcie. Co on tutaj pisze? Czego od nas chcesz, gościu? Dobra. Zostaw nas w spokoju. Widzę, co robisz, mi odpisuje jeszcze. Ja nie mogę, to tak po prostu... Aaaa, nie znaszę go. Czemu jest taki... Znam twoje plany! Na co? Ja nawet swoich planów nie znam, a on mi pisze, że on za moje? Nie, no nie wytrzymam. Dobra, co ja mam mu odpisać w takim razie? Kurde, ej, nie wiem, on jest taki dziwny. Czy to jest w ogóle normalne, że piszę z stalkerem? Myślę, że nie. Dobra, wyślemy mu... Jezu, prawie mu serduszko wysyłam, XD. Dobra, wyślemy mu pytajnik. Tak, myślę, że będzie dobrze, on znowu coś pisze. On od razu mi odpisuje, ale w ogóle tego nie rozumiem, nie? Co on teraz ci odpisze? Jesteście na celowniku. Kurde, weź nas... Zostaw, człowieku. Okej. Okay. Proszę. Chcemy normal... Ojejku, nie umiem pisać, widzowie, jak zwykle. Chcemy normalnie żyć. Okej, okay, tak mu, słuchajcie, odpiszę. Zobaczymy, co on napisze. Ej, dobra, to jest... To mnie zaczyna denerwować. Nic nie napisał. Okej, okay, czyli co? To dopiero początek? Dobra, początek czego? Okej. Okay. Musimy bawić się trochę w jego grę, bo on tak faktycznie tak jakoś dziwnie, wiecie, nie?
O, dobra, zobaczymy, o co to chodzi. No i czego początek? Czy on mi odpisze, czy mi nie odpisze? Chyba mi nie odpisze, okej. Okay. Czyli mnie udaje niedostępnego teraz nagle, no dobra. Jak mi odpisze widzowie, to ja wam dam po prostu znać może. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek i pisanie z tym stalkerem, bo ja na przykład się trochę boję. Także wychodzę z tej konwersacji, nie będę na nią patrzeć się w ogóle. I tyle. Jeżeli mi odpisze, to jutro wam po prostu dam znać i zobaczymy, co dalej. Bo szczerze nie wiem. Trochę jest to stresujące, trochę nawet bardzo. Ojejku, do jutra, do godziny 10:30 widzowie. Mam nadzieję, że dożyjemy.